Istnieją pewne gry, które wychodzą poza ogólnie pojęte ramy i wyznaczają własne nowe szlaki. Albo inaczej, są twórcy takich gier, którzy produkując dany tytuł, robią to w rzadkim stylu, którego nie sposób podrobić. Kończąc taką przygodę, wiemy od razu, że podobnej historii z jej wyjątkowym duchem i klimatem nie znajdziemy po prostu nigdzie indziej. Takie dokładnie były moje odczucia, gdy kończyłem całą trylogię Gothic, po raz pierwszy będąc tak mocno zaangażowanym w opowieść wykreowaną przez grę. Szukałem więc naturalnie jakiegoś kolejnego tytułu, który mógłby dostarczyć mi podobnych wrażeń i zaspokoić mój apetyt na średniowieczne, mroczne fantasy. Okazało się, że wymagania te spełnił zaś właśnie pierwszy Risen. Dlaczego? Posłuchajcie sami. Serdecznie zapraszam. Na sam początek powiem wprost. Uwielbiam klimat Farangi. Gra od pierwszych minut kupiła mnie swoim autentycznie mrocznym, nasyconym magią i pewną wiszącą w powietrzu tajemnicą światem, który wita nas pięścią w twarz niczym w starej, dobrej kolonii karnej. Zaczynamy bowiem przygodę będąc rozbitkiem podczas trwającego sztormu, a jedyne co mamy to podarte łachmany. Faranga, czyli wyspa, na którą trafiamy, to nie tylko uroczy zakątek świata, który zresztą jeszcze niejednokrotnie później zaskoczy nas swoim wdziękiem, ale i też borykające się z wieloma większymi i mniejszymi problemami miejsce, w których rozwiązywanie zostaniemy bardzo szybko wciągnięci. A problemy wyspiarzy to nie tylko pożerające ich świnie wilki oraz inne żyjące w lasach bestie, ale również pewne wydarzenia z przeszłości, w wyniku których spod powierzchni ziemi zaczęły wyłaniać się starożytne świątynie razem z zamieszkującymi je pradawnymi istotami. Co gorsza, fakt ten zwabia na ląd Inkwizycję, która mając nadzieję znaleźć tam wartościowe informacje, wydaje rozkaz zamknięcia ludzi w mieście portowym, a pozostałe wędrujące po wyspie osoby siłą wciela w swoje szeregi. Buntownicy, którym nie podoba się taki stan rzeczy, gromadzą się na bagnach pod wodzą byłego gubernatora miasta, planującego zresztą jego odbicie. Poza tym na wyspie znajduje się jeszcze klasztor magów, jednak chwilową kontrolę nad nim roztacza Inkwizycja. Do czynienia mamy więc z charakterystycznym dla studia Piranha Bytes kotłem, w którym gotujące się sprzeczne interesy powyższych frakcji tworzą coraz większe i większe ciśnienie, a nasz bohater to nikt inny jak postać, dzięki której to wszystko w końcu wykipi. Jednym z atutów pierwszego Risena jest według mnie jego wyczuwalna powaga. Takie wrażenie, że ci wszyscy zamieszkujący go ludzie są świadomi wiszącego nad nimi jakiegoś nienamacalnego zagrożenia, przez które to świat ten bardzo mocno różni się od na przykład bardziej luźnej i okraszonej pirackim humorem drugiej części tej gry. Górujący nad wyspą wulkan, pradawne świątynie rozsiane po wyspie i sama Inkwizycja, która nie wydaje się być zbyt przyjazna ludziom, sprawiają, że surowość tego miejsca jest dosyć znacznie wyczuwalna. Naszym zadaniem jako gracza jest zaś tradycyjnie odnalezienie się w tej nowej rzeczywistości pośród nowych ludzi. Rozmawiając i pomagając napotkanym osobom, dowiemy się przydatnych informacji, będziemy gromadzić niezbędne do dalszego rozwoju doświadczenie i złoto, a w konsekwencji też poznawać coraz mocniej nastroje panujące na wyspie i oceniać, z którą frakcją jest nam najbardziej po drodze. Jednym z najważniejszych elementów tej gry jest oczywiście rozbudowa zdolności, umiejętności i ekwipunku głównego bohatera, dzięki której łatwiej nam będzie radzić sobie z otaczającym światem. Jeśli zaś o świecie mowa, to warto zwrócić uwagę, że został naprawdę umiejętnie zaprojektowany. Na przestrzeni całej wyspy nie znalazłem dwóch identycznych miejsc, a chociaż świat ten nie może popisać się ogromnym rozmiarem, to zdarzyło mi się, będąc już na finiszu, odkrywać niewyeksplorowane jeszcze tereny. Co jednak najważniejsze, jest on zwyczajnie przyjemny dla oka, niemęczący i ciekawie zróżnicowany. Wiele czasu spędzimy w nim na przykład pod ziemią, która, choć z pozoru wydaje się, że tak nie jest, kryje w sobie naprawdę rozległe przestrzenie wypełnione ich mrocznymi mieszkańcami i pozostałościami dawnej cywilizacji. Risen należy do tych tytułów, które wrzucają nas w nowe i nieznane, nie tłumacząc z początku za wiele, co na pewno ma swój urok. Tak właściwie to oprócz intra, resztę informacji o tym, co się właściwie dzieje na wyspie, będziemy zbierać wykonując zadania i misje dla lokalnej społeczności, podczas których to dopiero usłyszymy bardziej szczegółowe wieści dotyczące aktualnej sytuacji geopolitycznej. Z czasem zaś, oraz rozwojem wydarzeń, to my sami zaczniemy na nie wpływać, podobnie jak to miało miejsce w Gothicach. Aby jednak na dobre dostać się w szpony opowieści o wygnanych przez ludzi bogach i konsekwencjach tego czynu dla całego świata, klasycznie dla gier Piranii będziemy musieli podjąć decyzję o dołączeniu do którejś z obecnych na wyspie frakcji.
Dopiero wówczas fabularny pociąg zacznie się powoli toczyć po szynach i stopniowo rozpędzać, a gdy już nabierze prędkości, to myślę, że nikt z was nie będzie chciał z niego wysiadać. Co zaś według mnie w całej przygodzie najlepsze, to fakt, że od początku wydaje się nam, że w kwestii głównego wątku chodzi o coś zupełnie innego niż ostatecznie się okazuje. A gdy wreszcie odsłaniają się przed nami te nowe horyzonty, już niewiele trzeba by przepaść na dobre w tym pełnym ruin i magii tajemniczym świecie. Bez wątpienia zresztą jest w nim coś magnetyzującego. Coś takiego, że nawet wracając po latach, czuć ten uspokajająco mroczny klimat i z jednej strony jest to oczywiście zasługa świetnej muzyki Kaja Rosenkranza, ale z drugiej też po prostu pewna unikalna aura Farangi. Risen mocno wzoruje się na fundamentach gotików, czyli odmiennych politycznie frakcjach, zagrożeniu, które koniecznie musimy powstrzymać, lub samym sposobie, w jaki funkcjonuje świat. Ostatecznie jednak pisze swoją własną odmienną historię, która pomimo tego ogromu podobieństw i tak jest w stanie sprawić, że czujemy się zabrani na nowy i nieodkryty jeszcze ląd. Według mnie jest on zresztą bardziej takim odległym kuzynem niż bliskim bratem pozostałych serii studia. Jednocześnie pomijając to wszystko, wciąż pozostaje ukłonem w stronę fanów poprzedniej sagi, ale też i starszych RPGów. Tutaj bowiem na przykład, aby nasz bohater stał się silny, potrzeba będzie klasycznie wiele wysiłku. Nie ma również broni palnej, laleczek wudu, ezoterycznych eksperymentów czy ogromnych morskich potworów. I nie chodzi mi o to, że w pozostałych dwóch Risenach, gdzie tego typu elementy właśnie występują, są one zbędne lub niepasujące, a raczej o zobrazowanie faktu, że jedynka utrzymana została w zdecydowanie bardziej tradycyjnym duchu. Dobra opowieść, którą ma do przedstawienia, spójny zagadkowy świat i pozostanie w wielu aspektach konserwatywnym przekłada się na naturalny urok tego tytułu, zadowalający szczególnie graczy takich jak ja, dla których liczy się jednak trochę tego staroszkolnego smaku. Dla mnie gra jest taką niedocenioną perełką, do której uczucie mimo upływu lat jakoś wcale nie słabnie. Oczywiście warto przy tym zaznaczyć, że ja jestem też wielkim fanem studia Piranha Bytes, a styl, w jakim tworzą swoje gry, jest dla mnie czymś, co po prostu utożsamiam z dobrą rozgrywką. Uważam jednak, że ta konkretna przygoda, pomimo tego, że opowiadam o niej w kontekście powstałej przed nią serii Gothic, wcale nie powinna być adresowana tylko i wyłącznie do fanów tej sagi. Risen to bowiem przede wszystkim najpierw solidna i samodzielna gra RPG, a dopiero później prezent dla tych, którzy cenią jego poprzedników i potrafią odnaleźć ukryte w nim smaczki. Dlatego właśnie warto po niego sięgnąć i zanurzyć się w gęstym klimacie mrocznej Farangi, do czego was zresztą zachęcam, jeśli jeszcze nie mieliście okazji i mam nadzieję, że tytuł ten przypadnie wam do gustu tak samo jak mi. Dzięki serdeczne za uwagę, ciekaw jestem, jakie jest wasze zdanie na jego temat, dajcie znać koniecznie w komentarzu. Zapraszam was do innych odcinków serii Legendarne Gry, a jeśli film wam się spodobał, zostawcie kciuk w górę i subskrybujcie kanał. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hey. Are you real? Want some mushroom? Fungus, my favorite. Delicious, huh? Nothing like mold on fungus to make it really tasty. Those are good mushrooms. Are you feeling all right? Brent thinks I'm crazy. I think Brent's crazy. You ever heard the riddle about the goats? The one that's always lying and the one that always tells the truth. One says he's lying. The other says he's lying. Or something. But what if they're both crazy, huh? Then, who'd be lying? This is one tasty mushroom. How did you end up here? Lizards tossed me into a cave half dead and left me to die. But they didn't count on the mushrooms. Saved my life. Brought me luck. Never underestimate mushrooms. Find life in death. Manage to live anywhere. Wish I was a mushroom. You wish you were a mushroom? Why, what do you wish you were? A lizard? A tree? Mushrooms will eat both of those up when they're dead.